Konkurs graficzny Wyraź to w pikselach zorganizowany był po raz szósty. W tym roku nadesłano pracę z 41 miejscowości. Młodzież została podzielona na dwie kategorie, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Małe i duże kosmiczne podróże odbyło się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia ONZ w obecności zaproszonych gości i laureatów. Chcieliśmy nawiązać do tego, co obecnie dzieje się w badaniach kosmicznych, w podróżach kosmicznych. Dlatego taki temat zaproponowaliśmy troszkę pozaziemski, żeby nie być tylko z tematami takimi podstawowymi. Misja Artemis rozpoczęła się teraz w połowie listopada. Jesteśmy w trakcie lotu statku Orion 1. Mam nadzieję, że w połowie grudnia wraca, ma wodować i jeżeli wszystko będzie w porządku, to za chwilę będziemy świadkami lotu załogowego już na Księżyc i już prób budowania bazy na Księżycu. Wyobrażenie podróży na Księżyc, Marsa lub poza Układ Słoneczny. Wnętrza statków kosmicznych, którymi astronauci będą wyruszać na pozaziemskie ekspedycje lub odkryć niezmierzony wszechświat z galaktykami, gwiazdami i ciałami niebieskimi. Tematyka konkursu była szeroka, w sam raz, by młodzi mogli puścić wodze wyobraźni i wykorzystać umiejętności graficzne. Przygotowałam taki pejzaż kosmosu z taką wymyśloną przeze mnie nową technologią świata w kosmosie. Różne takie nowoczesne budynki, statki kosmiczne, tak trochę science fiction. Ponowny podbój kosmosu, to ja to tak zinterpretowałam, że ludzie stworzyli całkowicie nowe społeczeństwo w kosmosie, na nowych planetach i normalnie tam mieszkają. Jury pod przewodnictwem doktora Bartłomieja Żukowskiego z Lubelskiego Instytutu Architektury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. W każdej wyłoniono 3 pierwsze miejsca i po 2 wyróżnienia. Agnieszka Popko z pierwszego LO imienia NZ w Biłgoraju zdobyła wyróżnienie w kategorii szkoły ponadpodstawowe, a Alicja Pyda ze szkoły podstawowej numer 1 w naszym mieście zajęła 2 miejsce w kategorii szkoły podstawowe. Laureaci otrzymali cenne upominki ufundowane przez Kuratorium Oświaty. Konkurs został objęty honorowym patronatem posłanki na Sejm RP pani Beaty Strzałki, lubelskiego kuratora oświaty, starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa i burmistrza miasta Biłgoraja Janusza Rosłana.